Spotkaliśmy się dzisiaj dnia 6 maja na urodzinach pana marszałka Kornela Morawieckiego we Wrocławiu w centrum historycznym Zajezdnia. Chcielibyśmy zapytać panią jako znaną nam osobę, jako artystkę, jakie są pani związki z osobą pana marszałka? No, pan marszałek Kornel Morawiecki jest naszym wodzem. Był naszym wodzem Solidarności Walczącej, organizacji niepodległościowej, która działała w okresie w latach 80. do końca komunizmu. Byłam w niej już od samego początku. Najpierw przez druk pierwszego numeru nawet Solidarności Walczącej, a później przez nasłuch na Służbę Bezpieczeństwa, byłam w komórce kontrwywiadu Solidarności Walczącej. Chroniliśmy przyjaciół naszych i też w ogóle konspiratorów wrocławskich. Byliśmy bardzo skuteczni, złamaliśmy fosę, tak teraz wynika z archiwów czystki przez nas w SBC wrocławskiej w połowie lat 80. A później, w 85, z różnych powodów, jechałam do Francji. Kornel mnie przy tej okazji też, on mnie wysłał na przedstawiciela Solidarności Walczącej w Paryżu. Najpierw myślałam, że po roku wrócę więc byłam niejawnym przedstawicielem. A poza tym, jako artysta, jako praktyk, nie teoretyk, nie czułam się politykiem jakoś. Ja mówię, że ja politykę robiłam rękoma, pomagałam, byłam w różnych, nie podejmowałam decyzji, nie chciałam. Decyzję podejmuję w sprawie mojej sztuki. Więc dlatego byłam przedstawicielem Solidarności Walczącej, ale właśnie kontakty z kulturą paryską, kontakty z wszystkimi komitetami w ogóle opozycyjnymi polskimi w Paryżu, na terenie Paryża. No i gdy tylko przyjechałam, bo tu jest pytanie o Ganganowicza, gdy tylko przyjechałam do Paryża, to jednym z kontaktów był Ganganowicz. I on był jak gdyby przede mną jeszcze nie tyle przedstawicielem, co on współpracował z Solidarnością Walczącą. No i on mnie tam tak po ojcowsku, bo to starszy ode mnie już pan, był po ojcowsku prowadził. Poza tym trudno mi powiedzieć, co on robił we Francji, oprócz tego, że wiadomo, że był w Legii Cudzoziemskiej kiedyś dawno jako młody. Czytałam tą przyjmującą jego książkę o tym, jak uciekał jako dziecko. Po powstaniu robili jeszcze konspirację i byli tą taką komórką rozbitą i on uciekał z pistoletem na resorach wagonu do Berlina, w sumie uciekł. Jak tam później go w Berlinie, gdy jeszcze nie było muru, wychowywali, to z książki, więc zresztą może nie będę opowiadała, bo ta książka jest znana. W każdym razie oni jak gdyby wychowywali go, edukowali go jako ewentualnego żołnierza wojskowego. I nie będę opowiadała książki, ale w każdym razie on już wtedy mieszkał w Paryżu i współpracował z Polonią, z Solidarnością, a zwłaszcza Solidarnością Walczącą. Jakie jego ze strony francuskiej były, jaką on rolę tam jeszcze pełnił, czy może był w jakichś służbach w sensie takim, jak to powiedzieć, ochrony. Wiem, że miał kontakty z policją, bo zdarzyło mi się, że ja rozpoznałam wrocławskiego SB-ka, który się zainstalował w Paryżu, który się zainstalował, bo był spalony już we Wrocławiu i zainstalował się u państwa Romanowiczów na wyspie. I jak rozpoznałam i byłam tak, nie umiałam zupełnie pójść zadenuncjować go, bo słowo dla mnie denuncjacja było tak karygodnym. Ja nie wiedziałam, co z tym zrobić.
próbowałam mówić Chojeckiemu, próbowałam mówić, ale oni lekceważyli to, bo nie uważali, a tu wszyscy wszystkie oskarżają, że jest agentem na takiej zasadzie. I tam rzeczywiście agenci sobie luźno chodzili i tam było największe skupienie agentury. I poza tym, no i co postanowiłam zrobić? Postanowiłam pójść mu publicznie zrobić awanturę. Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Skąd u takiej osoby, która generalnie dusza artysty, to jest bardzo dalekie od walki o niepodległość, walki o wolność, tak wydaje nam się, że osoba wrażliwa raczej starałaby się być poza tym światem takim konkretnym, gdzie zachodzi zderzenie. I to takie zderzenie bardzo mocne w tamtych latach 80. pomiędzy Polską komunistyczną a obozem niepodległościowym. Jak to się stało? Skąd się pani wzięła w tym wszystkim? Ale do tego typu, żeby tego typu postawy zająć, właśnie trzeba być wrażliwym i prawym, a nie cynicznym, bezdusznym, egoistą. Więc chyba mam te cechy. Poza tym, nie wiem, ja się mocno kiedyś zastanawiałam, jak to jest. Jestem z dużej rodziny. Bardzo. Nie wszyscy z mojego rodzeństwa. Gdzieś urodzona na prowincji, między Ścinawą a Głogowem, w takiej miejscowości Wobienia. Ale moja mama z domu Chmielowska i tam gdzieś w jakiejś innej gałęzi, myślę, że to w genach jest, bo brat Albert gdzieś tam w innej gałęzi chmielowskich, wiadomo kim był, jest. Gdzieś z opowieści rodzinnych wiem, że jacyś tam chmielowscy chodzili gdzieś tam już na Galicję koło Stanisławowa i tak próbowali nawoływać Polaków do tego, żeby do polskości, jakby przypominać ich polskość. Więc sama nie wiem, byłam w 8 klasie i zaprotestowałam przeciwko 50. obchodom, 50. rocznicy rewolucji październikowej. Gdzieś tam w tej prowincjonalnej szkole. Czyli ty o takich rzeczach się mówiło w domu, prawda? Może jak był mój tata, był mniej zainteresowany, ale mama nie tyle mówiła, ale ja wiedziałam o tym, o Katyniu wiedziałam, bo akurat wiedziałam, to od mamy wiedziałam. I słuchało się Wolnej Europy, to tata też słuchał, mimo że on trochę... No inaczej myślę. Mama była bardzo otwarta właśnie osoba, dlatego taką ludzie z Zabługa, z tamtych stron są tacy szerocy i barwni wewnętrznie. Oni wiedzieli zawsze, czym był komunizm i w sumie nigdy nie do tego. Poza tym, w każdym razie mama mówiła. Mama zrobiła to, że mimo że moi rodzice nie byli wykształceni, bo akurat byli dziećmi wojny. Nie mogli zdobyć wykształcenia, dopiero później, zaraz po wojnie, jako tacy, tata już 20 miał lat, mama jeszcze, pobrali się gdzieś na ziemiach zachodnich, bo ojciec wracał z niewoli, z Niemiec, a mama przywieziona była wagonami ze wschodu, więc miałam niewpływowych, nieważnych, tamtych układach rodziców, ale bardzo porządnych. Ciepłych. Tak. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na zorganizowanie struktur Solidarności Walczącej w oparciu o wzorce, które stosowała Armia Krajowa? Chodzi mi o sposoby zabezpieczania się, bo to widać dzisiaj w książkach historycznych możemy przeczytać i gdy porównujemy Armię Krajową do Solidarności Walczącej, bardzo podobny jest modus operandi. Wszystkie komórki działają jakby w odosobnieniu od siebie, nie wszystkie wiedzą o swoim istnieniu. Dzisiaj nie chcę tam powiedzieć, że AK i Solidarność Walcząca była wzorem dla Al-Kaidy, ale mniej więcej sposób działania w walce z tym systemem komunistycznym jest bardzo analogiczny, bardzo podobny. Jak pani myśli? To jest pytanie do Kornela i do ludzi, którzy zakładali Solidarność Walczącą. Ja w Solidarności w reguły ustalone weszłam. Owszem, była bardzo duża, nie było dowolności, ale zawsze Kornel mówił, nie dawał rozkazu, mówił rób, chcesz robić, masz pomysł, rób, żeby działało, żeby nie wpadło. Rób. To do tej pory jest, idź dziecko, rób sobie. Tak, rób. I to było w sumie, dlatego może nie było wpadek, bo nie było jak gdyby takiej struktury żelaznej z
sprawami, tylko jak to Andrzej Mydz, naukowiec, mówi, że to była taka struktura glonowa. Że, tak, że my byliśmy, ja działałam w kręgu ludzi, których znałam wcześniej, zaprzyjaźnionych. I to były naturalne kontakty. Jest Becja, no, mogła zupełnie nie wiedzieć, że my coś robimy, nie? I to były naturalne kontakty. I każdy z nas gdzieś zakładał jakąś inną grupę. I później inną grupę, więc w ten sposób... I dlatego my nie wiemy dokładnie, ile było członków Solidarności Walczącej. A jak pani poznała Kornela Morawieckiego? No, poznałam go w dużej konspiracji. Zostałam przyprowadzona do niego, składam przysięgę w jednym z mieszkań wrocławskich. Wtedy go osobiście poznałam, wcześniej pracowałam, nie wiem dokładnie w którym roku to było, może już 2 lata, pracowałam dla Solidarności Walczącej i byliśmy mocno zakonspirowani, więc ja też sama z siebie nie chciałam wiele rzeczy wiedzieć, dopiero po latach. Dopiero po latach ja poznaję ludzi, z którymi działam kiedyś, którzy byli tuż obok, a ja o nich nie wiedziałam. To Hania wie wszystko, kto był, kto. Hania była takim centrum i ma nadal komputerek w głowie, która wszystko... Więc jak gdyby byłam w jednej z komórek działających. I no, do Kornela mi przyprowadzono, gdy już pracowałam z Janem Pawłowskim na nasłuchu. Znaczy w tym, teraz to nazywają, kontrwywiadzie Solidarności Walczącej. To też chyba nie bezpośrednio, tylko przez system Szluz, tak, był dostęp do Kornela. No tak, tak, tak. Jak oni mnie, gdy przechodziłam przez Szluz, chyba przez Szluz, zresztą ja nie wiem. Prawdopodobnie te panie mnie prowadziły w ten sposób. Ja nie bardzo zdawałam sobie z tego sprawę, tak jak wszyscy zupełnie nieznani. Ja byłam osobą no, poleconą, koło mnie była moja pani profesor, jej siostra, Hania, więc jak gdyby nie wiedząc, że byłam bardzo blisko tak zwanej góry, jak to mówiliśmy, nie wiedziałam, dopiero później sobie zdałam z tego sprawę. I no i w ten sposób poznałam Kornela i później to już w latach 90., gdy przyjeżdżam, to zawsze robiliśmy spotkania, więc przyjaźnimy się od lat. Jeszcze wracając do pani znajomości z panem Ganganowiczem, chciałem zapytać, państwo byli odpowiedzialni w Paryżu za rozwój Solidarności Walczącej na emigracji, tak? Na tym, jak wyglądały te struktury w Paryżu? Czy to było dużo osób? Nie było. Czym się zajmowaliście? Nie było struktur i chyba ja nie miałam zadania budowania jakichkolwiek struktur, tylko jak gdyby moim zadaniem było na przykład przemycanie grypsów, staranie się o ewentualną pomoc dla ludzi konspirujących w Polsce. Ja nie wiem, czy Kornel chciał struktury budować, ja o niczym takim nie słyszałam poza Polską, tylko po prostu mieliśmy ewentualnie informować, co się w Polsce dzieje i kontaktować z ludźmi wpływowymi politycznie i może też właśnie starać się o wsparcie też finansowe. No i przyznam z przykrością, tam od razu, bardzo ciężko to przeżywałam, że skuteczna byłam w Polsce, tam nie byłam skuteczna. Bo ja to zresztą monitorowałam już na różnych grypsach, które gdzieś wszywam, bo wysyłam, jest sposób przemycania, to też był... Trzeba było wymyśleć tak, żeby rzeczy gryps nie wpadł, więc gdzieś szyłam coś na fliselinie, ja szyję ciuchy, na fliselinie wszywałam gdzieś w jakieś ubranie i ten ciuch wysyłałam komuś i tam pisałam coś tam o pasku na przykład albo o czymś, no to wiedzieli, że tam trzeba szukać, nie? W pewnym razie rozprowali i znajdowali listy, nigdy nic nie wpadło, więc... Z tym, że no właśnie, wtedy byłam rozgoryczona, że w Polsce byłam skuteczna. W Polsce robiłam rzeczy istotne, a tam no właśnie do tego zmierzałam. Od razu, to była ja pierwsza, monitorowałam, że coś jest nie tak, oni nas nie lubią, oni nas blokują. Te różne solidarnościowe komitety, a zwłaszcza ludzie, którzy siedzieli. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to Kiszczak to potwierdza w swoich książkach,
no, że tam przy różnych tych tak zwanych, ja mówię, źródłach finansowych, te komitety to były takie źródełka finansowe, siedziały zrewoltowane dzieci różnych notabli komunistycznych, wtedy aktualnie działających w Polsce. I w związku z tym, jak zobaczyli taką jak ja, która z tych wzniosłości wrocławskich, to się to na twarzy mojej, przyjechała tam też i idealistycznie działać, a nie a nie być przy pieniądzach, to ściana, była przede mną ściana, a przede wszystkim dyskredytacja natychmiast słyszałam o dyskredytacji Kornela, jak Kornela w ogóle całej Solidarności Walczącej. Ja tam pierwsza usłyszałam, że my jesteśmy terrorystami. No teraz możemy być z tego dumni, że Państwo byliście terrorystami. No nie wiem, ja tutaj mocno, bo książka jest terroryści i ten. I oszołomi terroryści, nie pamiętam, jakaś taka nie przyśmiewcza, ale nikt tego... SB starało się zrobić z Państwa organizację terrorystyczną, tak? W ten sposób Was zdeprecjonować? Tak, tak, zdyskredytować, tak zdeprecjonować, więc nawet gdy wpadł transport, jak zamknęli Kornela wtedy, z Hanią wtedy ich zamknęli, i akurat tam była sprawa wpadku transportu ze Szwecji. No i było powiedziane w telewizji, że to dla Solidarności Walczącej jakieś granaty przyszły, jakaś broń, jakiś ten. Co było? I zamknęli Kornela jako terrorystę, nie? No więc ja biegałam po różnych tych polskich solidarnościowych organizacjach, żeby spróbować wymóc na nich jakąś obronę, jakąś informację prasy francuskiej o tym, że to nieprawda. No i słyszałam od Chojeckiego na przykład, który życzliwy był na mnie i mówi, no ale bo on był taki, bo ja krzyczałam na niego, ja mówię, jak wy nic nie robicie. On, my, żeśmy o wszystkich walczyli, o Lisa, o Frasyniuka, o wszystkich walczyliśmy, a wy teraz nic nie robicie. A on tego, ja mówię, jeszcze jako za terroryst będzie siedział, a on mówi, no my żeśmy do tego transportu nic dla Solidarności Walczącej nie wkładali. Ja mówię, no tak, no to sknociliście, zabałaganiliście transport i teraz co, Kornel ma za to odpowiadać? No i takie były, namawiałam go, żeby jednak to ogłosił gdzieś. On mówi, że my tu nic nie możemy, bo do nas dziennikarze nie przychodzą tam w Paryżu. Ja mówię, no a do kogo przychodzą? Mówi, do Puronia i Michnika. Ja mówię, no to po starej znajomości wpłyń na nich. Ale on wzruszał ramionami, bo wiedział, że to nie da rady, że przecież Puroń z Michnikiem od bardzo dawna, omawiając się z Kirszczakiem i z tymi, teraz wiemy z dokumentów, postanowili nas wyciąć, zdyskredytować. Jak pani myśli, że to była specjalnie zaplanowana akcja przez SB, żeby zrobić z was terrorystów, żeby organizacje międzynarodowe praw człowieka nie mogły interweniować w sprawie Na podobnej zasadzie robią teraz. Ja tam mieszkając w Paryżu, to ciągle słyszę, że w Polsce jest faszyst, przychodzi do mnie Francuz i na Sylwestra gości mówi, że ça va pas en Pologne, ça va pas. Wie, co się dzieje takiego w Polsce? To w grudniu było, gdy tylko PiS... Gdy w grudniu tamtego roku, tak. Gdy tylko 2015, gdy tylko rządy się zmieniły. A ja mówię, zaraz, a co się nam takiego w Polsce dzieje? Już tak przeczuwałam, że on mówi, no przecież faszyzm się rodzi. Ja mówię, faszyzm? A skąd pan o tym wie, że tam faszyzm jakiś się rodzi? Le Monde pan czytał, tak? No on tak nic nie powiedział. Ja mówię, wie pan, kto tam w tym Le Monde pisze, bo oni popsadzali ze swoimi dzieciakami, dziennikarzami różne ważne miejsca i kłamstwa im dyktują, nie piszą, a Francuzi w Le Monde wierzą jak w Pana Boga. I co chwila i on mi mówi, że ten, ja mówię, w końcu skończyłam dyskusję na tym, jeżeli uważa mnie za faszystkę, no to taki faszyzm tam jest, nie? Jeżeli mnie pan uważa za faszystkę, no to taki faszyzm tam jest, nie? Ja pozwolę sobie wrócić do pana Ganganowicza. Czy znane są pani z opowiadań związki pana Ganganowicza z Armią Krajową? No o tyle, co w tej książce, co on opowiadał. Opowieści jego chyba są dla nas najbardziej interesujące. Przyznam, że ja najwięcej to pamiętam te fragmenty z książki, którą napisał.
bo to on pisał tę książkę. Więc no, jego, on był sierotą i w ten sposób, to tylko te związki chyba były jego takie, bo może później spotykał się... Z tych książek wiemy, że z domu raczej tej organizacji Armii Krajowej, funkcjonowaniu w Armii Krajowej nie mógł wyciągnąć, bo jego rodzice zmarli dość w jego wieku, on miał zdaje się 11 lat, ale tak? Zginęli przecież, zginęli zdaje się jak powstaniu. Ojciec. Tak, zgadzam się, ale on miał wtedy 11 lat. Był sierotą, tak. I później w zasadzie po tym jak zginął, to wychował się w tej Warszawie wśród tych powstańców, można powiedzieć, tak? Jakie były jego losy, wie pani o tym? Tutaj nie, przyznam, że nie tego, bo w zawsze... którym roku Genganowicz uciekł? Z Polski? Z Polski. No to, bo to było już było komunistyczne państwo. Mhm. Nie wiem dokładnie, czy to był 46, to zaraz po, oni jeszcze czyli byli... Czyli jako 15-latek. Tak, jako 14 czy 15-latek, bo oni byli... Z pistoletem. Tak, z pistoletem, bo byli grupą taką jeszcze konspirującą na gruzach, taką dziecinną i mieli broń. No i gdzieś powpadali jego koledzy, gdzieś UB powyłapywała ich, a on jeszcze ostatni się ostał, uciekł, zaczął uciekać, no i tym pociągiem uciekał przez Poznań. Tam opisywał, że kolejarz go zauważył, on pokazał mu ten pistolet wyciągnął w stosunku do niego, ale ten odszedł i nie zaalarmował nikogo. I on w ten sposób przedostał się do Berlina. Przyznam, że nie... Raczej rozmawialiśmy zawsze o bieżących, aktualnych. On jak gdyby nie... No bo to różne sytuacje są, bo zwykle gdzieś spotykaliśmy się u niego w domu, była żona, były koty. Ten, ja tam bardziej mogę powiedzieć, mieli koty z Buja i z More, kiedyś się nim opiekowałam. No, pan Genganowicz jest znany jako cyngiel, jako najemnik, tak się o nim mówi, przez tę historię jego życia, taką właśnie waleczną, przez czasami takie dosadne i trudne słowa wypowiadane przez niego, a właśnie jakim był człowiekiem na co dzień? Ja go poznałam w Paryżu jako bardzo grzecznego, miłego, starszego pana. Takiego bardzo układnego, bardzo... Nie było w nim jakiegoś takiego... Gdybym nie wiedziała, to bym nie domyśliła się, że to jest właśnie taki cyngiel. Cyngiel? No, był tego. Był... Bardzo kochał swoją żonę. Raczej był... jej podporządkowany, może dlatego za dużo nie mogliśmy rozmawiać o różnych rzeczach, no bo ona zawsze miała głos, o tak może, bo to różnie jest. No i właśnie miał te koty, ale co właśnie tutaj o tym bibliotece i o tym agencie, któremu zrobiłam awanturę. I Genganowicz mnie bardzo skrytykował, dlaczegoś do mnie z tym nie przyszło, przecież on teraz uciekł gdzieś. I będzie innym szkodził, zainstaluje się gdzieś indziej. Mówi i wysłał zaraz tam do tej biblioteki policję, więc on był z jakimiś służbami związany, wysłał policję, tak. No. Bo właśnie po tej linii wojskowej, zresztą on był chyba szkolony, coś takiego na... Słucham? Może do wojny w Afganistanie? Nie, w razie, bo tam była planowana trzecia wojna światowa i on by miał ewentualnie być desantem na Polskę, coś takiego, tych sił zachodnich, coś takiego było. I on chyba, ale ja nie wiem, bo jemu też mówić nie wolno było, ja byłam, poza tym też konspirowałam nadal, ja byłam niejawnym przedstawicielem, jemu bardzo ufałam, ale innym nie bardzo mogłam ufać, ludziom, Polakom. Nie był człowiekiem godnym zaufania. No tak, jemu ufałam. I innym nie mogłam ufać, no właśnie choćby ten agent, który się zainstalował i próbowałam właśnie niektórym powiedzieć, tak nie tyle skarżąc, bo się strasznie z tym źle czułam, że ja mam kogoś denuncjować. Ale oni w ogóle nie tego, zlekceważyli to, uznając, że to, albo nawet może wiedzieli. O tyle dobrze, albo co jeszcze, ja wtedy też zaobserwowałam, bo zanim zrobiłam awanturę właśnie temu agentowi, to obserwowałam, jak on pracuje.
przyjechała wycieczka z księdzem. Wycieczka taka i państwo Romanowiczowie rozdawali takie miniaturki, które kultura paryska drukowała, żeby ludzie przemycali do Polski. No i jeden z księży w tej wycieczce, ja wtedy byłam jeszcze zanim skoczyłam do oczu, jak ja mówię temu. Już nie pamiętam, jak się nazywał. To tego. No i jeden z księży poprosił, pytał jakiś, bo wiedział, że coś wyszło, jakaś książka wyszła, jakieś wydawnictwo, bardzo go to interesowało. Się pyta, czy to wyszło. No i pani Romanowiczowa, starsza pani, mówi, to ja panu przyniosę, pokażę. No i starsza pani biegnie na zaplecze, on taki trochę zawstydzony, mówi, ale ja nie będę mógł kupić, no bo wiadomo, że złotówka i franki wtedy, to była fortuna. Nie będę mógł tego kupić, więc może się proszę nie trudzić. A ona mówi, ale to nie szkodzi i przyniosła mu całą taki zbiór różnych miniaturek, że jeżeli państwo chcecie, to możecie to ze sobą zabrać. Oni byli uradowani. No i na to przybiega właśnie ten cały Sewer teraz. O tak, Sewer miał na imię. Przybiega Sewer. Sewer, ten Esbek zainstalowany w Paryżu. Tak, który był po bibliotekoznawstwie. W takiej miniaturce to była cała książka. Tak, to były książki, różne tylko w miniaturkach. Tak. I tu takie jakieś były takie maleństwa, które można było schować gdzieś. No i on też z jakimiś miniaturkami do nich przy tego mówi i proszę, i tak jak tam zwykle godnie, dostojnie, nikt za głośno nie mówił w ogóle, bo to biblioteka. Tak on taki bardzo elokwentny, głośno mówi, tak, państwo z Polski, proszę pozdrowić Polskę, naszą ojczyznę, taki ten i tu proszę ode mnie też, nie? A państwo, kiedy wracacie? To oni mu mówią, bo pracownik tego biblioteki, księgarni, mówią kiedy, a czym jesteście? No mówią, że autobusem, nie? Ja struchlałam, nie? I on tylko wyszedł, ja za nim, co? I teraz oni wpadną, tak? Ja mówię, teraz oni wpadną, tak? Ja myślę, że jak tutaj tam były spalone, a tutaj... I tak starałam się głośno mówić, żeby Romanowicze słyszeli, bo ja nie byłam... No, nie byłam w stanie pójść, powiedzieć, uważajcie, cześć. I tak. No i on jak złodziej przyłapany na gorącym uczynku, coś tam mówi. Ja mówię, przecież co, zainstalowali się tutaj? A tam przecież już był spalony zupełnie. A on mówi, o coś tam, a tak, o wszystkich coś tam. Coś tam był kotał, że niby o wszystkich się mówi, że agent, nie? Ale jak złodziej na tym i gdzieś tam odszedł, poszedł do magazynu, żebym ja nie miała do kogo głośno mówić. I wtedy ja się później po tym zwierzyłam Rafałowi, a on mówi, no i coś ty zrobiła, nie? No przecież trzeba było mi powiedzieć i trzeba było go unieszkodliwić, znacie ten, tu go powinny służby zatrzymać, bo agenci tu nie mogą działać, nie? No i tego. No i wysłał, ale już jego nie było. On zaraz na drugi dzień już tam przestał pracować. Czyli przeinstalował się gdzie indziej? No, nie wiem dokładnie, ale tam prawdopodobnie, nie wiem dokładnie jak było. I tylko tyle, że policja rozmawiała z Romanowiczami i oni mówili, że oni mu za bardzo nie ufali. Bo on był dziwny dla nich, taki dziwny, bo prawdopodobnie mieli już jakieś doświadczenie. Proszę powiedzieć, jak pani mogłaby skomentować słowa byłego prezydenta Lecha Wałęsy, skierowane do marszałka Kornela Morawieckiego, że Solidarność Walcząca była instrumentem SB po to, żeby NSZ Solidarność niszczyć, że to, co wypisuje Morawiecki w swoich gazetach, to jest retoryka narzucona przez SB po to, żeby Solidarność zniszczyć. No z archiwu wiemy, że SB nic z nazwy znała, tylko Solidarność Walczącą, a Wałęsa plecie, że nawet, no, ja nie wiem, nawet nie umie znaleźć słów na to, co Wałęsa robi. No, o tym, że on był agentem, to ja wiedziałam już od bardzo dawna, od Andrzeja Kołodzieja, który wtedy, gdy oni zostali wyrzuceni, ja prowadzałam Andrzeja Kołodzieja po Paryżu, bo on bez wizy przyjechał do Francji i tak na wszelki wypadek patrzyłam, żeby nie naprowadzić go na jakiś patrol, chociaż tam nikt nikogo nie legitymował. I od Andrzeja, od Ewy Kubasiewicz, bo po 88, bo ja pojechałam w 5, ona w 8 przyjechała, 8, tak? To jak gdyby ona była już oficjalnym, ja jej oddałam oficjalnym przedstawicielem do takich kontaktów politycznych już oficjalnych.
I bo zresztą miała tam szerokie te znajomości w różnych kręgach. A ja jej pomagałam. Pomagałam nadal, pomagałam też przez to innym organizacjom takim, które nie były ze ZW wrocławskim, jak Dementi, agencja fotograficzna Dementi, bo byliśmy zaprzyjaźnieni z Wrocławia, jak ludzie z obecności też im gdzieś coś przemycałam, po prostu dla konspirujących Wrocławia, no plus przede wszystkim Solidarność Walcząca była naszym tym. No i Ewa właśnie opowiadała, jak oni byli przecież w tej grupie, która powiedziała nie wałęsie w tych tak zwanych, jak to Wałęsa sam nazwał, gwiazdozbiorze, nie? Bo tam gwiazda był i ludzie. Powieść na pewno. To jest nasz obowiązek pani, przekazywać. Dzięki pani będziemy mogli tą historię pokazać szerszemu gronu ludzi, przede wszystkim młodzieży. Dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję.